Państwo wiecie, w czwartek, chyba po południu, zostało na stronie internetowej, czyli przed długim weekendem, zawieszona informacja o liście rankingowej i o wyborze dofinansowania przez Ministerstwo Rozwoju kilkunastu projektów z kilkudziesięciu, które zostały złożone przez miasta grodzkie w konkursie Oś Priorytetowa Czwarta Infrastruktura Drogowa dla Miast, organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jest to instytucja podległa Ministerstwu i Rozwoju i Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. Proszę Państwa, wszyscy już jak tutaj jesteśmy, znamy rozstrzygnięcia. Miasto Wałbrzych otrzymało i projekt, który złożyliśmy, otrzymał bardzo wysoką punktację, 62 punkty, 77% możliwych punktów do zdobycia, bardzo wysokie dofinansowanie na poziomie 297 milionów złotych z tych 350, jakie brutto, kosztorysowo ta inwestycja ma kosztować. Chciałem dzisiaj po pierwsze podziękować tym, którzy składali wniosek, który go przygotowywali, a więc pracownikom Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Reprezentowany jest tu zarząd przez pana dyrektora Krzysztofa Szewczyka. Tu obok widać, jak wygląda wniosek, który składaliśmy. To są te opasłe tomy dokumentacji, to nie dokumentacji drogowej, tylko opasłe tomy wniosku. Ten wniosek był składany wiele, wiele miesięcy temu. Niezliczone godziny pracy, jazdy do instytucji, wyjaśnienia, uzupełnienia, dyskusje. To wszystko złożyło się na to, że ten wniosek został bardzo wysoko oceniony. I proszę Państwa, gdyby ten wniosek był oceniony przez ekspertów nisko, nie bylibyśmy tutaj dzisiaj. To jest klucz do tego wszystkiego. Bardzo dobrze, kompletnie napisany wniosek. Punktacja jest zresztą bardzo wyraźna i pokazuje na tym ogłoszeniu, jak wysoko nasz wniosek się znalazł. Chciałem podziękować również tym, którzy przez całe naście lat, myślę, że prawie 20, zabiegali o tę inwestycję. Chciałem podziękować wszystkim poprzednim prezydentom i współpracownikom za to, że podnieśli temat zrobienia drogi, która obejdzie wąskie gardło, jakim jest niewątpliwie ulica Wrocławska, Armii Krajowej i cały dotychczasowy układ komunikacyjny. Państwo wiecie, że nasze miasto jest miastem zawieszonym na jednej głównej drodze, przez którą przejeżdża, my dzisiaj to wiemy z wyliczeń skrzyżowania Wrocławska-Uczniowska, 32 tysiące samochodów na dobę. Tego się nie da utrzymać na dłuższą metę, w związku z tym budowa tej drogi po prostu była konieczna.